Cześć, z tej strony Czork i dzisiaj przygotowałam dla Was łapacz snów. Więc, jeśli jesteście ciekawi, jak powstał, zapraszam do oglądania. To, czego na pewno będziemy potrzebować, to obręczy. Moja jest z baldachimu z Ikei, który się zepsuł, więc wykorzystamy jej jako podstawę pod łapacz. Grubej nici, w moim przypadku jest to nić wędliniarska, chyba tak się nazywała. Taśmy dwustronnej, nożyczek. Jakiś ozdób, czyli w moim przypadku są to jakieś ładne nici, sznurki, pompony i jakiegoś materiału. Wykorzystamy filanę, bo i tak w naszym mieszkaniu nie używamy filan, więc mogę ją zużyć. Okej, żeby nie zajmować Wam więcej czasu, większość obręczy owinęłam sznurkiem już dużo wcześniej, ale pokażę Wam na małym fragmencie, jak wyglądała całość. Będziecie potrzebować w tym celu taśmy dwustronnej, którą przyklejacie w dowolnym miejscu tak naprawdę, tak żeby te odległości były w miarę równe między sobą. Taśma nie musi być super równo przyklejona, ważne tylko, żeby nie przyklejała się do poprzednich wiązań. I teraz tak, jak siedzę przy biurku, to jest mi trochę niewygodnie, więc spróbuję sobie znaleźć jakąś wygodną pozycję, żeby ta obręcz mi się trzymała. Pamiętajcie, żeby obciąć ten niewygodny kawałek, który już się rozplątał na sznurku. I możecie zacząć owijać. Nasza obręcz jest gotowa, cała owinięta sznurkiem. Na górze zrobiłam mały węzeł, ale nie przejmujcie się, jeśli jest zbyt widoczny, i tak przykryjemy go później drugim sznurkiem, który będzie naszą zawieszką na cały łapacz. Całe wiązanie robiłam dosyć grubym sznurkiem, ale teraz przechodzimy już do całego splotu i do niego mam trochę cieńszy. I to, co Wam polecam i co zaraz sama zrobię, to owincie sobie większą część sznurka na jakimś na przykład kartoniku, czymkolwiek. Ja używam na przykład tego, co zostało mi po zużytej nici. Będzie Wam dużo łatwiej potem przy tych cieńszych splotach przepychać po prostu nitkę. Taką wielką nie dacie rady. Zawińcie sobie supełek, najlepiej taki, który będzie w tę stronę, gdzieś do środka. I zaczynamy od pierwszego splotu. Wybieracie sobie odległość, w której chcecie, żeby odcinał się kolejny splot łapacza i to, co robicie, to od góry przekładacie nić, przekładacie ją przez spód i naciągacie. I ta odległość musi teraz powielać aż do końca i tak w kółko. Zaraz pokażę Wam, jak zrobić kolejną warstwę. Ok, zostaje Wam tu taka przerwa i to, co robicie, żeby dostać się do jakby kolejnej warstwy, to zaczynacie w tym momencie zaplatać w ten sam sposób kolejne sznurki w tę stronę. I dalej, i dalej, i dalej. To fakt w ogóle, no wytłumacz mi to, jak to się dzieje. Okej, jakieś pół godziny później łapacz jest skończony. Kończymy go po prostu supełkiem. I to, co zostało nam teraz do zrobienia, to chyba najprzyjemniejsza czynność, czyli doplatanie końcówek. Więc tak naprawdę teraz możecie wykorzystać to, co ja pokazałam, albo możecie użyć cokolwiek znajdziecie w domu. Jakieś szmatki, piórka, to, czego nie powiedziałam i co jest Wam chyba potrzebne także do zrobienia takiego łapacza, to chusteczki higieniczne, naprawdę. Sznurek, którego używałam, strasznie się pyli. Pierwszy raz używam takiego grubego sznurka. I mam wrażenie, że dostałam pylicy z tego wszystkiego. Będę teraz przez najbliższy tydzień smarkać sznurkiem. Przechodzimy do zaplatania dołu naszego łapacza. Ok, teraz wieszamy ozdoby. Tak chciałabym, żeby wszystkie były mniej więcej tej samej długości. Wybieram jedną długość. Tu mam akurat skończoną koronkę, której do niczego innego nie użyję. I wszystkie inne ozdoby, pompony, sznurki, firanki potem na tę samą długość i zaraz będę je montować. Zakładanie ozdób jest banalnie proste. Materiał składacie na pół, przekładacie go z tej strony i przez jego środek przyciągacie resztę materiału. Mój łapacz póki co prezentuje się tak, ale jest trochę za duży, żeby Wam go tu pokazać w całości, więc pokażę Wam go za chwilę na ścianie. Więc tak prezentuje się mój łapacz w całości. Jak widzicie, materiał przycięłam na trochę dłuższe kawałki. Wydaje mi się, że przez to wygląda ciekawiej.
A i jeśli jesteście ciekawi tego, co jeszcze robię poza łapaczami, zapraszam na mojego Instagrama. Możecie zostawić też subskrypcję i to wszystko. Cześć!